Dajcie znać, jak szamana widać. Jola jest. Tęcza się pojawiła. To Jola niech da znać. I jakiś mi. To Mario, nie wiem, znowu niki zmienił. W każdym razie niech ktoś napisze, czy szamana słychać, bo jakoś dziwnie się dziś programy... O, słyszymy. No to dzięki, Jolu. No bo dziś ostro będzie również następna z cyklu audycja. Niełatwa, bo dziś jeszcze gęba weryfikatorem będzie. Więc łatwe treści nie będą, ale może za to zrozumienie będzie prostych mechanizmów. Część rzeczy się pewno nie nagrała, bo to wszystko, słuchajcie, są mocne procesy. Bardzo, a natura w tym momencie szaleje i dzisiaj właśnie, tak samo jak wczoraj, rozpętało się opad taki, no już naprawdę na maksa, jak właśnie wychodziliśmy na skrzyczne, szczególnie wracaliśmy z Anią. A wcześniej i później była pogoda. No ale można powiedzieć, my też mieliśmy pogodę mocno, mocno deszczową. Może szaman to jeszcze skomentuje na koniec, ale dziś też się nie zapowiada, że to będzie krótkie, bo to też prawie 2 godziny. No ale to są audycje, sporo szamana nie było. No to teraz to jest taki moment właśnie, że nadrabiamy. Więc tych audycji, jak was wywala, to po prostu trzeba słuchać po jakimś czasie albo mieć mocny dystans, bo tak jak szaman mówi, gęba tylko weryfikatorem jest. I tak jak to wczoraj szaman powiedział, rozpoznać to trzeba, bo czasami zrozumienie jest, no, nie do końca prowadzi do celu, który chcielibyśmy, żeby się zamanifestował, choć to jest takie trochę na okrętkę, co szaman mówi, no ale tak to z reguły u ludzi jest. A jak jest to u was, no to sami siebie już zapytać możecie. No właśnie, to jest gęba, która tylko weryfikatorem, to jedziemy z szamanem. Pierwsza część ma minuta, godzina 11, więc trochę trwa. No i gęba się też może pojawić. No i jedziemy. I na początku trochę jeszcze gong dla synchronizacji. Thank you.
Na przestrzeni 15 października 2014 roku. Najważniejsza wiadomość. Szaman 127 raz zaraz muszę nas krzyczeć. Nie wiadomo. Najważniejsza wiadomość. Powiem wam, szaman Bogiem jest. Też jest Bogiem. Diabłem też jest. Szaman też jest diabłem. Bogiem i diabłem jest. I dupą jest szaman. Dupą jest szaman, Bogiem jest, szatanem jest, diabłem jest, diabłem, szatanem też jest, i dupą jest. Rozpoznam, też tym wszystkim jest, przestrzenią jest szaman, możliwości. Ekstraktorem przestrzeni. Co zbudował ekstraktor przestrzeni? Która stała się ekstraktorem przestrzeni? Przeniósł centrum wszechświata na Hondraski. Żeby warunki przestrzeni zmienił. Na powrót. Innego wyjścia nie było.
jest, to kończą się prawa oddzielenia. Bo w centrum wszechświata praw oddzielenia nie ma. I nie mówi wam tu żadna. Anioły, nie wiadomo kto, gęstości, pierdoły. Tylko szaman. Tu. Nawet krępy szamana. Nie wiadomo jak się nagra, bo nie ma... Zobacz. Nie wiadomo jak się nagra, bo nie ma znaczenia. Bo gęba weryfikatorem. Gęba tylko weryfikatorem. Gęba tylko weryfikatorem. Gęba tylko weryfikatorem jest. Rozpoznania trzeba. Szaman Bogiem i szatanem też jest. I duchą też. Też jest Bogiem. Chrzeszczenią jest. I centrum wszechświata wam pokaż. Pierwszy z publiczny. Idzie. Do centrum wszechświata. Szanowni. To przeszczenie. Nie będzie się tak łatwo nagryzał. Bo ja... Ale się coś nagra. Tu, ten drużek świata. Tu, ogień wszechświata się czarzy. Nawet go nie widzicie, bo zgasł. On na innej gęstości. Cały czas, wieczny. Nie ma innej możliwości. Ale teraz na odrostkę. Centrum Wszechświata. Patrzcie, jaki bałagan tu. Wydawałoby się. Na wyciągu ludzi jeżdżą. Deszcz zaczyna padać. Jak szaman taką ważną wiatr ogłosił, to przestrzeń się oczyścić musi. Rozgłosić tą wiadomość. Bo to technologia szamańska. W ziemię wsiąknie, rozwibruje rzeki, morza. Z chmurą się połączy. Niektórzy usłyszą coś. Nie wiem. No bo co mają usłyszeć na początku? Rozpoznać trzeba. Bogiem bo szamana tylko weryfikatorem. Nie wiadomo nawet jak się nagrza. Szaman wszystko sam musi robić. No kto by tu dupy będzie rozrywać. A gęba szamana tylko weryfikatorem. To dopiero będzie jazda. To dopiero będzie jazda. Idzie szaman. Gasi ten film. Jak
bo cię cały człowiek. No bo ja. Nie wiem, ale... Proszę sobie. Tak. A ty jest lecą. Ani. Też pakuje. Może jeszcze gęby okaże. Idziemy. Łatwo nie jest to wszystko. Szaman mówił nawet, tylko to czuści nie przeszkadza. Bo wszystkim jest przestrzeń miejsc. Przed każdym może kolano schyli. Bo wszystkim jest. To jaki by głupi nie był, rację mu przyzna. Bo jak się z głupim o racji sprzeczać, to tylko głupi może. Jak się o rację z głupim sprzeczać? Czy ktoś myśli? Nie ma tu jeszcze żadnego myślenia. No bo jak z głupim o rację? Się pychać. Tylko głupi z głupkim o rację się może pychać. Mądry się nie pycha z głupim o rację. Tylko tak robi, żeby głupota w mądrość się przekształciła. A to nie to samo. Już jadą i słuchają ważne rzeczy na przestrzeni. Szaman mówi, radacja ważności coraz większa. Oto dopiero trzeci dzień. Od wtedy dni szaman otwiera przestrzeń, stwarza świat nowy. Nie siedem. Lepszy jest od Boga tamtego, temu siedem mi zajęło. Siedem dni to każdy może świat stworzyć. Siedem dni
Tak, o tej samej głupocie. Będziecie myśleć, to już was 8 dnia pochłonie. Już żeście świat stworzyli. Nie da się tego zatrzymać. Świat stworzony. A wam ile to powtarzają? W cyklach. Po 7 dni. Potem jedziecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wystarczy. Oszaman dopiero wyszedł z Hondrasy z taką wiadomością. A tu już wystarczy. A oni was ciągle w tej pułapce trzymają. I nieważne, że komuś się wydaje, że w niej z niej wyszedł, albo w niej nie tkwi. Zasadę trzeba rozpoznać. A nie na pierdołach świat budować. Bo jeden to dwa, dwa to trzy, a razem to 4. I niech ktoś zaprzeczy, albo dowód napisze, że tak nie jest. Że jeden to dwa, dwa to trzy, a razem to 4. Proste, logiczne działanie. I tak was tu zamknęli w tej pułapce. Bo wam 1 na 2 podzielili. I tak was w tej pułapce trzymają. Bo nie możecie mieć jednego i drugiego. No ja. Jak jedno dobre, to drugie musi być złe. A nic takiego nie ma. To już szaman mówi. Jest tylko droga i wybór drogi, albo do całości, albo do jedności. I tak to działa. Bo jedność, droga do jedności, to droga w dół. Konsekwencji też do rozwoju. A całość, kierunek do całości, to droga w górę. Ale jedno.
stałości wyłoniło się. A całość się nie niszczy, po tym to rozpoznać. Jedno i drugie, nawet jak się oddzieliło do rozwoju pcha. A oni was te iluzji tu trzymają. Grze. Żeście coś źle zrobili. I nieważne, czy się wierzy, czy się myśli, że się nie wierzy. Taki schemat myślenia jest. Inaczej nie potraficie tu myśleć. Bo jak to jest pułapka najwyższa. Taki schemat myślenia. Tego myśleniem jeszcze nazwać nie można. Bo to schemat, pułapka. Ale to rozpoznać trzeba. Dwoje już słyszy. Nieważne. Rozumie. Nie rozumie. Słyszy. A dwoje to całość. Całość już usłyszała. I wystarczy. Jeden to dwa, dwa to trzy, bo szaman jeszcze jest, co przestrzenią jest. A razem to cztery. Cztery dni szaman świat tworzy. Jedyny, który weryfikuje się w całości. Nie jedyny, jak już niektórzy się rozpędzili. Tylko jedyny, który weryfikuje się w całości. Ale najpierw rozpoznać to trzeba. Dwóch następnych bokiem szło. Nieważne, czy dużo słyszeli, czy mało. Czy zrozumieli, czy nie zrozumieli. Słyszą już. Sama na głos wszystko porusza. Drzewo, kamienie, mgłę, wiatr, dupę. Nie jedno stymuluje. Jest raczka, aż się patrzy. Ale może być też zatwardzenie. Mocne. Tylko pamiętajcie, że największe zatwardzenie we łbie macie. W dupie to tylko skutek jest. A nie przyczyna. To najważniejsza prawda z tego. Prosta do zrozumienia. Że jak zatwardzenie w dupie jest, to
tylko skutek tego, co we łbie jest. I to też trzeba rozpoznać. Prościej się już nie da. Bo tyle energii potrzeba, żeby to powiedzieć i się zapisało na przestrzeni. Że szaman mordę upina półskrzycznego, a może już w dole go słyszą, nie wiadomo, może ktoś opowiada. Już opowiada, bo szaman go zobaczy. No to będą na skargi, do burmistrza chodzić, może już chodzi, że na Hondraska szaman mieszka, co nie da turystom. Spokojnie, kanapom się wywieź na skrzyż. No to dzięki temu ci na kanapie usłyszę, jak następnym razem przyjadę, to pójdą na piechotę, może na bosaka, żeby zobaczyć tego, co mordy łupi. A to tylko gęba jest, która tylko weryfikatorem jest. Banalnie proste. Szaman będzie taką wizytówkę miał. Nagra se w czasie audycji, żeby już była wizytówka. Trzeba ją napisać od razu, opublikować w internecie, tylko pamiętać dopisać. Wizytówka szamana. Będzie piękny projekt. I szaman go zobaczy. To znaczy przyśle mu ktoś, ten co zrobił, to on weźmie udział. Nagrody lubicie? No to dostanie. Jeden dzień, nie dwa dni, nie trzy, trzy, niech będzie trzy dni. Trzy dni, dobra, liczba jest. Trzy, to jeden, dwa, to trzy, razem cztery, to dobra liczba. Weźmie udział w konkursie, szaman wylosuje tego. Co jeden dzień szkoły, dziewiątej, czyli dziesiątej, czyli pierwszej. W trzecim roku, czyli po 5 maja. Nie wiadomo, ile jeszcze szkół będzie do 5 maja, żeby sobie każdy nie myślał, że to wcześniej przyjedzie. Bo szkoła cały czas jest. Teraz adepci tylko dwa i dwoje. Dwóch, dwie. Całość została i słucha. Znaczy w szkole uczestniczy. Trzeci dzień. Teraz będą niektórzy mieć czterodniowe szkoły.
Po 7 dniu już swoją rolę spełnił. Do 9 szaman doprowadził przez usług. Ptemka czwórką jest. I wszystko jasno. Tylko nie próbujcie tego zobaczyć, co szaman mówi, bo się wam w rełbach pomiesza. To rozpoznać najpierw trzeba. Bo jeszcze troje słucha. Jedna idzie do góry, a dwoje schodzi w dół. No i tak tu obrazuje się świat. Sześcioro szło w dół. Jedna bosakiem w górę. A na wyciągu sześcioro ośmiu jechał na konopie. Ale oni się jeszcze nie rozwijają. Oni rozumieją, że na kanapie się mniej zmęczą. Potem się przesiadają na wózek inwalidzki, albo na nosze, albo na cmentarz od razu. Cześć. No bo rozumieją prawidłowo. I takie to proporcje. Piętnaście i jeden. Procenty to razem. Policzcie. Siedemnaście procent niecałe. Jakby kto nie wiedział. Jak myślicie? Taka iluzja pułapka. Siedemnaście procent. Ale tu szesnastka. No bo piętnaście jeden. To co? Więcej daje mniej? Mniej daje więcej? To, co wynikiem ciągnie to, czego przyczyną? Zdejmij ten płaszcz, bo się gotujesz w nim. Szaman wchodzi na ścieżkę, nad czołem, pod wyciągiem. Ania coraz wyżej, kiedy on tu dochodzi. Na początku doganiał ją przed ścianą kawa. Wczoraj, no bo już lało, dogonił ją na ścianie. A dzisiaj, zanim ją dogoni, to za ścianą będzie. Najgorszy odcinek przeszła. Jeszcze jak dojdzie, nie wróci. No ale już to zrobiła. No bo skoro zadecydowała, że idzie w górę, to co ją wstrzyma? Decyzja potrzebna jest. Rozpoznanie. Szaman co przestrzeniuje, umożliwia tu na powrót, bo to kosmiczne wszechświata. Tu
prawa. Jedno prawo jest, prawo rozwoju. Nie ma żadnego innego prawa. Między 17 a 18 podpor. Bo 1 i 8 to 9. Ale jak 1 i 9 i 8 to 4 i 3 i 2. A 1 od samego początku. Zawładnął szaman wszystkim. Wszystkim, co was w pogłębie trzyma. Bo jak 1 i 2 i 3 i 4 i 7. 7 jeszcze nie było. I 8 i 9 to 6 jest. A jak 6 i 1 jest, to 7 jest. Wszystko jest. Zera nie ma. Bo jak ma być zero? Jak zero może być? I rozpoznanie takie już było, że zera was mamią, ale nikt wam mechanizmu tak nie pokazał, a wszędzie wam zera pokazują. Co najwyżej jedynkę, najczęściej, albo dwójkę. Ci, co się zatracili całkiem, to już 9 i 7 pokazują, i 8, bo tak już wierzą w te cyfry, że myślą, że to wszystko to samo, a to nie to samo. Bo jak wszystko pokazali, to szaman to wykorzystuje, żeby wszystko pokazać, pokazując wszystko i nic. Ale to już trzeci poziom fraktal. Logika się łamie. A ona jest tylko po to, żeby ci, co w niej ufność dają, mogli być pociągnięci, jak to rozkminią. Bo taką ulgę poczują, że bogami się staną na chwilę. I to już istotne jest, bo na dłużej niż chwilę. Po takim wspomaganiu nie może być. No bo jak coś się oddzieliło, żeby zrozumieć, no to nie może do całości prowadzić. Więc jak temu ufność dacie, tylko na chwilę zobaczycie, żeście bogi. Dlatego trzeba to rozpoznać. A rozpoznanie to nie rozumienie. Nie przez rozum ono idzie, tylko przez serce, przez źródło, przez centrum, przez świata, co na chudraskach jest. Żeby tu przyjeżdżał w źródle życia się pławić na powrót.
to wszystko zmieni szybko. Najszybciej jak można. Jakby w TVN nie pokazali, to by szybko było wiadomo, ale co by to wiedziało? To TVN tu będzie przyjeżdżał, a nie szaman do TVN-u się będzie pchał. Kiedyś może. No widzicie, ta co akceptuje wszystko, uważaj, bo ci szaman nakręci. Bo to ważne. I gębę szamana też swoją pokaże. Nie swoją, bo to gęba szamana jest. Nie. A szamana. Bo gęba szamana jest. Gęba szamana jest gęba. Gęba jest szamana. Gęba jest szamana. Dla rozluźnienia. Żebyście straczkę mieli. Przynajmniej w głowie. Jak patrzycie na agendę szamana, no nic lepiej by się tu nie da. By był TFAN światła, inne, no to by szaman tańczył na scenę. Wtedy by wszyscy byli zawarujesz. Ale tak jak się sam musi kręcić. Dobra, dryga, nie ostry. Ale gęba tylko weryfikatory. Żebyście zapamiętali, żebyście Boga zobaczyli. I ducha, jest. I świętą dupę. Szamana to przeszczeniuje całość. Co ekstraktorem jest przestrzeni. Co ekstraktor przestrzeni. To nie jest takie proste. Dobra. Szaman już widzi ten obłęd, to się pojawi na zobacz. Ale od tych obłędów też wchłania go. Rozpór na nie ma mężu, bo mężu nie jest. A ten obłęd nie przeszkadza. Szaman zmienił warunki. Przestrzeń. Anna zmienia warunki. Przestrzeń. Nie mogę wam jej z przodu pokazać, bo jeszcze tego nie chcę. Z tyłu i z boku dopiero. Widzicie, że prawie pomieszanie zmysłów dostała. Bo sucho ciepła ona w kurce, w której się gotuje. Po błędzie. Widzicie, co tu jest? Do czego obłęd prowadzi? Ta się stanie do obłędu. Ale widzicie, aż tyłem zaś. Zaczęła, bo nie chce się pokazać. Nie gotowa jeszcze. Żeby przyjąć. Dlatego wam pokażę, szaman, jak będzie gotowa. Na razie tylko swoją gębę może pokazać, bo jego gęba weryfikatorem. Bo centrum wszechświata na chondraskach. I warunki przestrzeni przywrócone zostały, pierwotne. I tego nie da się już zmienić. Nie da się tego zmienić. Zapychaj, żebyś nie musiała spływać kajakiem. I tak to jest.
Tam idziemy. Nagrywać. Co się tam nagrywa? Na tej wieży. Technologie używane. Gotowa jest, widzicie. Zdjęła deszczówkę i wystarczy jej, jak się zasłoni włosa. Hej, dzieciak ładnie do was mówi? A od niej wasz los zależy. Od niej wasz los. Widzicie, co wam mówi? Dupa. Dupę też szaman przewidział. Mówił, że dupą też jest. Resztę wam pokażę, jak będzie gotowa. Bo dupie trzeba być wdzięczny, dozgonnie, że srać można. Bo jakby nie dupa, to bez srania całkiem by mózg gówno zalało. Nie będziecie mieć lekko dzisiaj z taką audycją. Ale to rozpoznać trzeba. A nie rozumie, albo uwierzyć. Koniec wiary. Idzie. Wystarczy tych kukiełek, co was nimi mamią. I na każdym poziomie musicie je pompować. Nie wiedzą, gdzie te swoje tłuste brzuchy podziać. Na złotych tronach siadają na waszych oczach i mówią, że to dla Boga. To kurwa ściema jest na przestrzeni, na waszych oczach robią. I mówią, że to dla Boga. W dupie Boga mają. No bo jak Bogu potrzeba złoty stołek, no to gdzie oni go mają? W dupie. Pokazują wam go. Oni to rozumieją. Tak się tu urządzili. Tylko wam pokazują, bo gdzie indziej. Żeby was po mamieniu trzymać. Kto to pojmie? Kto to rozpozna? 4 dni w nowym świecie żyli, a potem trzeba na skrzyczne przyjechać. Osakiem wyjść. Siedem razy i wszystko będzie jasne. Dla niektórych technologia drzwi. Znowu się szaman zgasił. A gębę co tylko weryfikatorem jest, też trzeba pokazać. Dla niektórych technologia drzwi będzie, to by się 7 razy czołem mogli stuknąć. Między filarami opatrzności. Z drugiej strony są filary opatrzności. Pamiętajcie, to inna technologia. Przy progu
opatrzności, filary wszechświata są. A to następna technologia, co was trzyma. Oni wam filarów wszechświata, co do rozwoju go pchają. Bo próg opatrzności to jedyna technologia. Szaman dlatego walił w dem od dziecka. Od Wojtka małego. Od drugiego roku życia. Wcześniej też, ale to lekkie było. Na końcu odrzewo. Dlatego już jak był małym Wojtkiem, to gada, że nie po to tu przyszedł, żeby się odrzewo rozpierdolić. Jedyne przekleństwo na początku, którego używa z przyjemnością. No żeby to wyrazić, potrzebował słowa, co znaczenie kryje. Treść głęboko. I tak to jest. I tak to jest. Filmu do. Pamiętajcie. Albo nie pamiętajcie, że gęba szamana tylko weryfikatury mnie. Wyszliśmy. Szaman wyszedł 127 raz, Ania 6 raz. Jutro 7. A tam widzicie, młodzi co, to nie tylko wyjechali na kanapie, ale i zjechać muszę. Już są zmęczeni. Życie tu męczy coraz bardziej, bo ten obłęd się rozszerza coraz bardziej. Gratulować wychowawcy. Przywiózł tutaj wycieczkę 15-latków, żeby mogli dupę na krześle zwieść. Prawidłową technologię im programuje odpusta. Sam się nie zmęczy. Nikt mu nie odejdzie, nogi nie skręci. W lesie się nie zgubi, bo wam przecież nie będzie skakał z kanapy. No widzicie, trzeba kurs, jak się przesiąść, to następna wychowawczyni ona jest. Wam szaman pokazał, ale do takiego obłędu ciężko energię znaleźć, żeby wyjąć aparat. I tak to dochodzi szaman. Noc krzyczną. 127 raz. Po drodze wam najważniejsze rzeczy ogłosi. Tak w kościele nakazaniu nauczył się. Oni są
to miejscami jak manipulował. Szaman dlatego teraz używa. Bo się tak programował, że taki program zostawił. Gada jak ksiądz na kazaniu. Kiedyś mieli proste technologie. Przesenambony, ich grzmiał zambony, by palcem grozi. O, starzy jeszcze pamiętają, młodzi już nie. Bo teraz im ambony spróchniały, jak Unia pieniędzy nie da, to nie mają. Na renowację, no to się już boją łazić, a jakby te brzuchy tam wynieśli. No wiadomo, żeby się zapadła ambona, a nie remontowana, to trzeszczy, żeby im głos zakłócało. Oni se teraz na tronach złotych zady pousadzali i odpoczywają. Majster sztyk technologiczny. Wyszedł szaman na skrzyczny i lać zaczęło brać. Po takich rzeczach musi się przyjść. Oczywiście. I szaman musi mieć pośrednika, żeby rozwibrować fale. Żeby na falach, co na wieży, od razu fraktal mi się rozniósł. Szamanowi niepotrzebne takie technologie prymitywne. Bo przestrzeń jest i ze świadomością łączy. Wodę, co w kroplach rosy. I fale, co przed nią na świat się rozsuwa. Zwierzy. Widzicie najważniejszych rzeczy. Odkąd świat istnieje i się pogrążył, nie daje ludziom usłyszeć. To ego jest niepoczytalne. Patrzcie! Szósty raz wyszła, jeszcze za mało nie pojęła prostej prawdy. Tak, będzie to twoje ego w internecie. Też macie naukę, jak to trudno przyjąć. Nie ma zmiłowania. Na Hondraska, że ktoś ma lepiej, że baba szamana ma lepiej, albo co? Ona nie babą jest, tylko adeptem, jak w szkole jest. A już, odwrotu. Żeby ci wszyscy, co się będą kiedyś wybierać, nie myśleli, że tu łatwo jest cokolwiek. Nie było tu łatwo i łatwo nie będzie. Bo żeby dostąpić zaszczytu, przyjechania do centrum Wszechświata, to weryfikator ostry na przestrzeni musi być. Bierzesz tą kurtkę? No widzicie, teraz już inna gadka, bo kurtkę na dół szaman przyniósł wiadomości. Thank you.
A nie, bo tu jest. Bo piekła nie ma. Więc skoro piekła nie ma. To nie, bo tu jest. Prawda to nie jest. Kto rozpoznał, to wie, że sama nuże. Nieba też nie ma. Jakby było niebo, to piekło też potrzebne. Ale uwaga, że tylko piekło i niebo jest. Nie was tak rozciągnęli. Między piekłem a niebem. Ale skoro niebo dla was niedostępne, no to w piekle żeście zamknięci. A przecież do nieba idziecie dopiero po śmierci. No to gdzie tkwicie, dokąd żeście żyli? No kto to rozpozna oczywistą prawdę? I logiczne oszustwo. Już taką pierdolę dwuletni Wojtek by nie uwierzył. I nie wierzy. Ale rozpracować to musi. Jedziemy kawa? To ty? Nie, to ty. Widzicie, ona nie chce, leje coraz bardziej, a ona nie chce kana podnieść. To coś się zmieniło, chyba. Zresztą szamana nie stać na kanapę. Bez butów chodzi, brak ma być stać na kanapę. A te niektórzy mogą podnieść mnie. Teraz, na dziewczynę. Myślę nie. Tego bym nie nazwał. No ale tak będą w wydawaniu, że myślą myśleć. Dopóki nie rozpoznają, że to niby myślenie. To błęd jest. Ach, będziecie mnie jak w górze. No ale jak takie ważne rzeczy się mówi. Thank you.
obłędzie. Tak wszyscy tkwią. Jak mógł najszybciej, gdy nie zdążył, to by skończył w jakimś seminarium. I straciłby czas i nie wiadomo ile, żeby następnych pierdół. Co robią na wyższych poziomach, jeszcze większy zamęt. Jeszcze sakramenta. To was blokują, a wy wierzycie, że czakry wam blokują. One wam czakry nie blokują. One wam czakry aktywują. To największe oszustwo. New Age'owska pierdowa, że czakry zablokowane, sakramentalne. Sakramenty aktywują czakry. Czy z nich skorzystacie, czy nie? Nie wiadomo. Bo jak obłęd was wystarczający, to nawet nie potrzebujecie z tego korzystać. Na wyższych poziomach. A na wszelki wypadek aktywują wam, żeby w razie czego, żebyście mogli zobaczyć przygotowane przez trzecie oko dla was film na przestrzeni. On już czeka. Zgodny algorytmicznie z waszym obłędem. Bo czakra, przez którą go oglądniecie, w obłędzie was trzyma i nie pozwala z niego wyjść. Byście nie zobaczyli, to dalej w obłędzie tkwicie. Przed światem się możecie stać słońcem. Nie wiadomo czy, ale diabłem już nie będziecie. Bratem, co obok was, też nie będziecie. Bogiem nawet możecie być. Już niektórzy mówią, że są bogami. No tak jak szaman, szaman też nie. Ale szaman Bogiem też jest. A oni tylko są Bogu, nie? Przecież wiadomo, że są Bogu. A szaman Bogiem też jest. I szatanem też jest. I drzewem jest. I skałą jest. A on kokotów na swój obraz i podobieństwo. Pięknie to napisali. Stworzył Bóg na swój obraz i podobieństwo świat. Mówią wam największą prawdę. Gdzie ja? To wy tworzycie świat.
na swój obraz i podobieństwo. Oni tylko dbają o to. Żebyście wiedzieli, jak ten świat ma wyglądać. Znajdują sposoby, żeby tak powiedzieć. Przepuszczą wam przez pryzmat zasady obłędu i według tych zasad bardzo ślisko i według tych zasad potem buduje się obraz Boga, który wam świat stworzył. Ale dla większości bardzo jedzie ziemia, więc lepiej po kamieniach iść. I te zasady w obłędzie trzymają. Zasada pierwsza i jedna. Oddzielenie. Majster sztyki, czakry wam bloki, sakry, klątwa. Ciekawe, co robią ci. Którzy je wam potem odblokowują. Bo w tej samej pierdole tkwią. Szaman dość widział takich czas. To powyjmowane krzyże z nich miały najlepsze krzyże. Aktywnie są. No aż to, a gdzie można to zobaczyć? To i ksi, co nie pozwala wam zobaczyć, przeszkoda, krzyż. Ale jego zobaczyć można. Bo nawet jak się wyjmie, to co to zmienia? Ten wir już działa. A jeszcze sama nie zobaczy jednego skutecznego wyjęcia krzyża. I nawet już teraz ich nie ogląda. Bo w jego polu ludziom będą czakry odkładać. Więc lepiej ci, co Boga w czakrach mają, nie przyjeżdżają na odrad. Bo im mogą odpaść, jak się oczy otworzą. To świat ludzi i chorze wizyki, a to niebezpieczne. Thank you.
jak teraz leje, to wczoraj nie lało. Szaman ma nadzieję. Wie, że się nagrywa, ale cóż to trochę. No ale cóż, żebyście nie myśleli, że takie ważne rzeczy. Na kanapie przy kaloryferze się odbywają. Najtrudniejszych warunkach. Jak szaman 127 raz. Bo takie zetrzycznego wraca. Trzymają na złotych tronach.
Na waszych oczach! Siadają! Po schodach już nie mogą wyjść! Bo takie brzuchy mają! I zawsze tak było! A wy myślicie, że to dla Boga? Takiego obłędu to nie ma. I nie ma to znaczenia, gdzie tak jest. I w jakiej religii. Na wystawiają wam figurę i pierdół. Czego krzyża świętego, krzyku. Podało się to. Trzy kwiki, to na osiedle, koleżko zbył mi kartę. Zostało wykryte zagrożenie. Jakby tylko belka krzyża miała pół metra na pół metra, no to krzyż musiałby mieć 6 metrów wysokości. Belka była 25 na 22. To 16 razy 3. 48 metrów belki byśmy mieli. To krótca Fuchs krzyż by musiał mieć 30 metrów wysokości 5 i jeszcze 11 szerokości. Ja pierdolę! Wyobrażam się sobie taki krzyż! Kręcią kół największa belka ma 15 na 15. To wam szaman pokaże, jaka gruba jest. Jakby z niej krzyż zbił, to króca nie jeden by go nie podniósł, a nie tylko pod nim upadł. A tutaj, no, żeby był ludzkich wymiarów, krzyż. W sensie na wysokość, bo to była belka, 70 centymetrów szerokości wiatru. To jak to wziąć na ramię? Chrystus był kurwa gigantem. Chyba miał ze 12 metrów. Ja pierdolę, ale musieli zaleźć na sobie, że taki przyszkoda. To aż trudno, że go znienawidzili, bo jak oni takie kurdufle 2000 lat temu były, 1,80 m to już był gigant, a on miał 12 metrów, no to musieli go nienawidzić, no. I se jeszcze jaja z nich zrobił, bo jak chleb stworzył, to chyba bochenek musiał 2 metry mieć, tylko nawet nie mieli czy przekroić. Ja pierdolę, a ryba to chyba wieloryb od razu był. To jak kurwa Piotr im zaniósł cały kosz wielorybów, a oni nie mieli takiej drabiny, żeby do kosza wyjść wieloryby zjeść. No bo musiała mieć co najmniej ten kosz 10 metrów. No bo to jak cały kosz wielorybów, to przynajmniej musiało być 10. Każdy 12 metrów. O, ale był kosz. To jak chałupa taka 4-piętrowa. Zachwił ze mnie. Ja pierdolę, jak kiedyś zrobi ktoś film do tego, to szaman mówi, co?
szamanowi nie pozwala. To jest potok, który płynie. Teraz będziemy przez niego przechodzić. Słuchajcie. Słuchajcie, ludzie, ludzie. Potok. Potok. Płynie tak, czyli to grało. Szaman teraz przez niego przechodzi, to mu się nogi uby. Panna puta, zaraz jest od dnia dołu. Kiedyś się będzie śmiała, że chce to wchodzić na górę. Ale to jeszcze trochę czasu. Nie, ale najpierw trzeba się będzie obrukować do siły. A na kłonka zobacz odmęt tej świadomości. Taka może. Tu jest obłęd bez świadomości. Dlatego drzwi są do świadomości bez obłędu. Pod pustową gałką na razie kryształową. Tak ładna gałka, ale ona musi mieć kryształową. Się nagadał do godzinę 22. Kurde, tu 22. To nie wiadomo co to jest. I gdzie się urwało. Na przestrzeni. Nieznajomy ludziom. To błędy wy. Prawa wszystkie przywrócone zostały. O centrum wszechświata na kontraktowie. I szatan to ekstra, który przestrzeń to zbudował. Ekstraktor szczęścia. Kto kręcił się przez bałkę? Który stał się ekstraktorem szczęścia? Która stała się ekstraktorem szczęścia? Uda stała. Ekstraktorem szczęścia.
mówisz tak, Wirtu? Najważniejsze. Rzeczy. Zawsze wszyscy dzieją się. Decyzja wynika z całości. A to jest różnica. Chcieć, a decyzję podjąć. Decyzja musi być na poziomie, na które żeście się rozdzielili. A nie w kupie, w której tkwicie. Chcieliśmy jednego. Prościej się tylko powiedzieć nie da i rozłożyć. Nie da się, bo ja. Mówią, że wśród prawdy odpoczywają.
Cię was trzymają. Zasady przekazane dla całości. Dość iluzji jedność. Pryzmat ten. Wyekstrahował go szaman z przestrzeni. Na hundras w centrum wszechświata. Ekstraktorem przestrzeni. Wyekstrahowany. Droga do manifestacji otwarta. Ale rozpoznać to trzeba na początku. Najważniejsze wydarzenie, gdzie ja. Pływa brakiem rzeka, bo szaman spływa rzeką do morza. Wszystko i nic połączone przez i przestrzeń. Rzeka być pozna. Zamantynuje nogi. Święte nogi. Nog nosi. Święte stopy moje. To nosi się. Szaman. Boga. Szatun. Szaman się do wody. Pokażę. Nie będę wam pokazał. Pod kurtką, plecak. I się nie. Pokażę wam innym razem morze. Woda potrzebna. Żeby to wszystko od razu. No i się urwało. Nie wiem, czy tu jeszcze Szymon coś powie. Rzecz, która ekstra w którym się trafi. Troszkę porwało szamanowi, niestety, no ale widać. Tak miało być. Cóż, moi mili, komentarz zostawimy.
Może na czas późniejszy, bo te audycje i tak nie są łatwe. Także dziękuję wam, bo może to istotne w tym wszystkim, żeby wtedy, kiedy się to dzieje, ktoś tego wysłuchał. Bo w taki sposób tutaj to działa i przestrzeń się zapełnia. Informacją w tym momencie, ale dopiero wtedy, kiedy ta informacja ma odbiorcę. Także komentarze i rozbieranie tych treści, no to będzie następować, myślę, w najbliższym czasie. Ale ten proces jeszcze się nie zakończył, więc prawdopodobnie jutro też może jeszcze nie będzie tak łatwo. Tutaj może się niektórym wydaje, że temat egregora czy religii, jakby to nie zwać, który szaman porusza, szczególnie dzisiaj w audycji, w pewien sposób może jest na niektórych z was, tak się wam wydaje, nieistotne czy przerobione, obojętnie jak się to powie. Nieraz szaman już mówił, że są to treści zapisane, jak to szaman nazywa, w umyśle genetycznym, i te treści również w pewien sposób rządzą pewnymi konstruktami myślowymi, które powodują to, że, jak to szaman nazwał, pryzmat, w którym rozszczepiono światło istoty, działa, czyli w pewien sposób zamknięto ją w pryzmacie. O tym też więcej będę mówił. To są wszystko metafory, ale te metafory są no takie bardzo bliskie rzeczywistości, w której żyjemy, i tak jak szaman mówi, wiele tutaj jest rzeczy bardzo kontrowersyjnych, choćby to, jak powszechne mniemanie właśnie, z którym nie wiem, czy się zetknęliście wszyscy, czy niektórzy, czy być może nikt, że sakramenty chrześcijańskie zamykają czakry. Jest to zupełnie odwrotne. Zamknięcie jasnowidzenia, jak to niektórzy nazywają, to jest czy za daleko szaman się zablokował, bo ponoć dzieje się to w trakcie chrztu, można tak powiedzieć. Szaman swego czasu, kiedy był zamknięty w tym pudełku, też tak to postrzega. Natomiast z perspektywy zewnątrz pudełka wygląda to zupełnie inaczej. Te czakry właśnie są sakramentami aktywowane. Natomiast używanie czakr to jest zupełnie inna sprawa. I większość istot, które na przykład w religii katolickiej tą aktywację mają, bo w innych religiach one są również aktywowane i nie tylko w religiach. Używane są przez różnych iluzjonistów przestrzeni po to, żeby wyświetlać różne bajki i filmy, a ponieważ istota ludzka jest tak przywiązana do tego, co wzrokiem zobaczy, że kiedy zobaczy świat wykraczający poza, można powiedzieć, tą zwyczajną, choć może to kiepskie określenie, ale tą rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, no to już w tym momencie jest na palmie. A jak to szaman powiedział, tym się różni od małpy będącej na palmie, że małpa wie, że sama nie jest, a człowiek zachowuje się bez względu na to, czy pojedyncza istota, czy cała ludzkość, jakby był
sam w przestrzeni. I miał do niej bezwzględne prawa czy roszczenia. No nie chcę już tego szaman roszczenia. O tym też będą następne audycje. Jutro pewna również taka trochę dłuższa, no ale zobaczymy, bo to wszystko jest proces. Potem szamanowi gdzieś dzisiaj tak lało, że ten dyktafon, który trzymałem przez przeciwdeszczowy płaszcz, bo akurat dzisiaj miałem, więc nie musiałem ze suchej nitki zmoknąć. To znaczy szaman gdzieś tam właśnie się pozawieszał i w kilku kawałkach trochę powycinało, ale myślę, że to co najważniejsze dzisiaj usłyszeliście. Także życzę dobrej nocy, bo to już znowu dzisiaj nowe 14 minuta i do usłyszenia pewno dzisiaj. Dobranoc.